Witam serdecznie, kochani, na moim kanale i zapraszam do czytania z odpowiedziami na pytanie, jakie są jego, jej zamiary w stosunku do mnie. Ponieważ słuchają mnie panie i panowie, także dopasujcie sobie proszę energię do siebie. Zrobiłam trzy kubki kart i wybierzcie sobie, kochani, intuicyjnie jedną z nich. Pierwsza jest z kwarcem różowym, druga z ametystem oraz trzecia z cytrynem. Wybierzcie sobie proszę na szybko, intuicyjnie, po prostu nie myśląc zbyt długo, bo to ma być taka pierwsza podpowiedź w głowie. Który kamień z Wami rezonuje, który Was bardziej przyciąga, która grupka kart, 1, 2, 3. I ja za chwilę odpowiem na pytanie, jakie są zamiary osoby, o której myślicie względem Was. Czy się odezwie w najbliższym czasie, czy ma zamiar, nie wiem, wziąć z Wami ślub, zaręczyć się, bo pewnie na takie odpowiedzi czekacie. I ja za chwilkę wszystko przeczytam. Przypominam oczywiście, że czytanie jest ogólne, dlatego nie będzie, kochani, rezonowało z każdym z Was. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Przypominam, że wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, rytuały separacyjne i bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę. Tam są zdjęcia, opisy, także warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas Was będzie chronił jak osobisty talizman. Mam nadzieję, że już wybraliście sobie jeden z kamieni. No i sprawdźmy opcję numer 1, kwarc różowy. Jakie są zamiary tej osoby względem Was? No więc tak, tu jest dużo niejasności, dużo ukrytych rzeczy przed Wami. Ta osoba ma w głowie jakiś ukryty plan, ale już też ma zrobiony plan działania. Tu była strata, zubożenie, ta osoba prawdopodobnie chce zostawić te relacje, bo ma jeszcze jedną opcję. Tu jest jeszcze jedna opcja do wyboru. Ta osoba zastanawia się, kogo wybrać. Czy Was, czy tą drugą osobę, drugą kobietę, czy tam mężczyznę. I tutaj próbuje zachować równowagę w tym wszystkim, przeanalizować to sobie. Powiem szczerze, że ta osoba troszeczkę jest taka szemrana, bo bardziej patrzy na finanse, bardziej patrzy na to, z którą osobą z Was bardziej będzie jej się opłacało być w związku. Czyli po prostu tutaj nie mam uczuć, tu w grę nie wchodzą uczucia, nie wchodzi opcja fizyczności, tylko po prostu finanse. Ta osoba czuje się zubożała, być może patrzy tylko na pieniądze, na wygody, na majątki, na nic więcej. I szczerze powiedziawszy, raczej bym sobie kogoś takiego odpuściła. Tu są jakieś inne opcje, tu jest coś ukrywanego, być może związek w ukryciu, być może ta osoba ma rodzinę, wy byliście po prostu tutaj kochankami. Ta osoba nie zamierza tutaj się odezwać, ta osoba idzie do przodu, ma jakiś swój plan i raczej po prostu wybierze stały związek, jeżeli tu chodzi o związki, o rodzinę. Jeżeli ma rodzinę, wybierze rodzinę. Jeżeli jesteście jedną z opcji, bo z kimś tam jeszcze się spotyka, pisze, no to może być tak, że po prostu dokonuje wyboru, ale powiem szczerze, taką osobę raczej lepiej sobie odpuścić, bo nic dobrego z tego w przyszłości nie będzie, tak? Jeżeli się znudzicie tej osobie, ona sobie znajdzie lepszą opcję. Bo ta osoba po prostu lubi wybierać opcje, jest to relacja niepewna, no i po prostu może wiązać się z rozczarowaniem, ze stratą, z rozstaniem. Także tak to wygląda w przypadku opcji numer 1 z kwarcem różowym. Sprawdźmy zatem opcję numer 2 z ametystem. Co my tutaj mamy? No powiem tak, tutaj na pewno jest pociąg fizyczny, na pewno seksualnie po prostu Was do siebie ciągnie, ale tu też jest trójkąt miłosny. Tak jak w przypadku opcji numer 1, również tutaj widzę trójkąty, widzę klatki mentalne. Ktoś jest w jakimś związku, a tutaj jest romans na boku. Może być tak, że po prostu Wy jesteście w tym romansie, ta osoba ma stałą rodzinę, ale nie zamierza jej zostawiać, po prostu chce się dobrze bawić. Mam też wrażenie, że jest tu osoba bardzo toksyczna, narcystyczna, manipulator, patrzy tylko na swoje wygody. Ktoś, kto bardzo oszukuje. Wy przez tą osobę nie śpicie po nocach, zastanawiacie się, o co chodzi. Być może czujecie już coś szemranego, że ta osoba nie jest szczera, coś przed Wami ukrywa, kłamie. Tu jest dużo manipulacji, dużo oszustw.
Ta osoba po prostu ma dużo za uszami. Ukrywa, że jeszcze są inne opcje. Jeżeli nie ma związku małżeńskiego, to mogą być inne opcje, nie wiem, apki randkowe, może z kimś pisać, tak, przez Facebooka, Instagram. Szuka różnych opcji, różnych możliwości, bo po prostu tu w grę raczej wchodzi zabawa, dobry romans, a nie budowanie związku. Także, kochani, no, cóż mogę rzec? Trudne energie są w dwóch opcjach. Zobaczmy zatem opcję numer 3, może coś lepszego się pojawi. Cytryn. No więc tak, tu mam wrażenie, że jesteście na odległość, że to jest taka relacja, gdzie po prostu każdy z Was mieszka w innym mieście, w innym kraju, może w tym samym mieście, ale w innych mieszkaniach. Tu jest jakaś decyzja do podjęcia. Tej osobie zależy na stabilizacji. Jakie ma zamiary w stosunku do Was? No bo na pewno chce się odezwać, na pewno chce zaproponować Wam związek. Tej osobie zależy na stabilizacji. Być może do Was przyjedzie, być może złoży Wam ofertę po prostu czegoś stabilnego. Natomiast jeżeli długo ta osoba się nie odzywała albo po prostu prosiła Was o to, żeby zaczekać, to kochani, w tym momencie mam wrażenie, że się określi. Że tutaj będzie kontakt, może przez internet, telefon. Dla niektórych z Was widzę, że ta osoba przyjedzie osobiście i złoży Wam taką ofertę właśnie związku, tak? Stabilizacji. No i powiem szczerze, że tutaj tu już są lepsze karty, chociaż też brakuje mi kielichów uczuć, brakuje mi po prostu takiego zaangażowania. Nie wiem, dlaczego w ogóle w tych wszystkich trzech opcjach nie ma dzisiaj kart uczuciowych, nie ma kart takich stricte miłosnych. Tylko same decyzje niespójności. Chociaż ta trzecia opcja wygląda najlepiej, bo tutaj ktoś pragnie stabilizacji i pragnie stałego związku. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, dosyć trudne energie. Dziś, kochani, mamy portal 12.12.2022, bo jest 12 grudnia, także, kochani, otwierają się nowe możliwości. Jeżeli ktoś Was zranił, kochani, trzeba po prostu zamknąć przeszłość, ruszyć do przodu, tak? Natomiast jeżeli jesteście dla kogoś tylko opcją, to pamiętajcie, że wy macie być najważniejsi, wy macie być priorytetem i nie pozwólcie sobie na to, żeby ktoś po prostu bawił się waszymi emocjami, waszymi uczuciami, i żebyście po prostu byli wyborem. Bo jeżeli jesteście w takiej relacji, a ktoś zwyczajnie robi sobie żarty z tego, no to kochani, samo mówi przez się, tak? Myślę, że podejmiecie słuszne decyzje, no bo tutaj, jak wiadomo, różni są ludzie. Bardzo ciężko jest znaleźć kogoś naprawdę stabilnego w tych czasach do relacji, kiedy po prostu rządzą portale randkowe, aplikacje, jest wszystko na wyciągnięcie ręki, także ludzie po prostu zmieniają jak rękawiczki. No jest taka po prostu sytuacja trudna. Myślę, że jeżeli się w niej znaleźliście i to czytanie jest dla Was, to trzeba sobie zrobić po prostu taki rekonesans wszystkiego. No i zastanowić się faktycznie, co jest dla Was dobre. Zapraszam Was, kochani, do czytań prywatnych, jeśli macie jakiekolwiek pytania. Ściskam Was mocno, wszystkiego dobrego.